Pierwsze ćwiczenie jest to tak zwana mobilizacja rzepki. Siedzimy sobie w siadzie płaskim, noga swobodnie rozluźniona. I ćwiczenie to polega na tym, że naciskamy rzepkę najpierw w dół. Raz. I drugi raz. W ten sposób. Powtarzamy to ćwiczenie około 10 do 12 razy. Następnie to samo, tylko rzepkę przepychamy jakby do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I to samo. 10-12 powtórzeń. I teraz w tej pozycji przepychamy lekko na boki. Raz. Lekko wytrzymujemy i wracamy. I znowu. Powtarzamy 10-12 razy i do strony wewnętrznej naciskamy to samo ćwiczenie 10-12 razy. Teraz podobnie będziemy naciskać rzepkę, tylko w takich płaszczyznach poprzekątnej w tą stronę i w tą, w górę, tutaj i po boki, na boki w dół. Mniej więcej coś takiego. I znowu powtarzamy to ćwiczenie około 10-12 razy. I w tą stronę, w dół, to samo po przekątnej. I tak samo w górę 10-12 razy. I w tą stronę 10-12 razy. I jeszcze, jeżeli chodzi o mobilizację rzepki, jeszcze na koniec takie ćwiczenie. Naciskamy tutaj, ciągniemy rzepkę w dół, lekko oporujemy kciukami i staramy się siłą mięśni przepchać oporujące kciuki. Oczywiście nie robimy tego za mocno. Do granic dyskomfortu. I powtarzamy tę czynność 10-12 razy. Kolejne ćwiczenie jest to tak zwane ćwiczenie izometryczne. Siedzimy w siadzie płaskim. Z tyłu ręce podparte, nogi wyprostowane. Przyciągamy do siebie stopę, palce do siebie i w tej pozycji staramy się przycisnąć cały dół kolanowy i łydkę próbujemy wcisnąć jakby w materac. Zaciskamy raz, dwa, trzy, cztery. I rozluźniamy nogę. I powtarzamy jeszcze raz. Najpierw przyciągamy stopę do siebie i wciskamy dół kolanowy, łydkę w materac. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozluźniamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozluźniamy. Ćwiczenie powtarzamy 12 razy. Następne ćwiczenie jest to ćwiczenie rozgrzewające, jak i również poprawiające ruchomość w stawach. Stoimy w lekkim rozkroku, uginamy kolana, ręce opieramy nad kolanami
i wykonujemy ruchy okrężne. Najpierw na zewnątrz, rękoma lekko oporujemy. 3, 4, 5 i powtarzamy 12 razy. I to samo ćwiczenie, tylko w drugą stronę. Do wewnątrz 12 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie będzie ćwiczenie rozciągające. Jest to tak zwany wykrok w przód. Stajemy w takiej pozycji. Nogę wyciągamy do tyłu. Ręce oparte na wysuniętym kolanie. I naciągamy z tyłu mięsień. Kilka razy. Zmiana nogi. I to samo. Druga noga. I jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie. Leżymy na plecach. Ręce wzdłuż tułowia. Nogi maksymalnie zgięte. Unosimy biodra do góry. Unosimy zdrową nogę nad chore kolano. Wytrzymujemy w tej pozycji. Raz, dwa, trzy. I wracamy do pozycji wyjściowej. I znów powtarzamy ćwiczenie. Biodra w górę. Unosimy zdrową nogę. Dół kolanowy powinien się znaleźć nad chorym kolanem. Natomiast nie może się noga w ten sposób opierać jedna na drugiej. Wytrzymujemy 3 sekundy i wracamy do pozycji wyjściowej. I jeszcze raz. Biodra w górę. Skręt nogi. Wytrzymujemy 3 sekundy i powrót do pozycji wyjściowej. Następne ćwiczenie w siadzie płaskim. Jest to ćwiczenie oporowe. Próbujemy zrobić nogą taki ruch, przyciągnąć kolano do siebie. Natomiast próbujemy przeciwstawić, naciskając obydwiema dłońmi na kolano. Czyli próbujemy przyciągnąć, jednocześnie naciskając, oporując kolano od góry. I rozluźniamy. I powtórka ćwiczenia. Wytrzymujemy 3 sekundy. I rozluźniamy. I jeszcze raz. Następne ćwiczenie. Siadamy na krześle. Nogi zgięte w ten sposób i chorą nogę prostujemy ruchem w górę. Wytrzymujemy 3-4 sekundy i opuszczamy nogę. I jeszcze raz w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Opuszczamy. I powtarzamy tę czynność około 12 razy. Następne ćwiczenie. Potrzebne nam jest krzesło. Zdrową nogę opieramy o krzesło. Natomiast stoimy na chorej nodze. I próbujemy zrobić taki jakby półsiad, uginając nogę do granic lekkiego bólu lub dyskomfortu. I prostujemy. I jeszcze raz powtarzamy. Wytrzymujemy chwilę i prostujemy. I powtarzamy to ćwiczenie około 12 razy.
Jeżeli poczujemy, że możemy odstawić krzesło, próbujemy na przykład w dalszej fazie ćwiczeń, kiedy już trochę mięśnie będą wzmocnione, próbujemy bez krzesła, możemy na przykład tylko sobie asekuracyjnie tutaj przytrzymać się oparcia i po prostu próbujemy zrobić przysiad na chorej nodze. Zginamy, lekko wytrzymujemy i prostujemy. I jeszcze raz. Zginamy, wytrzymujemy i prostujemy.